Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj Wam pokażę zestaw sprzętu, który po złożeniu zajmuje mniej niż metr kwadratowy na podłodze. Zobaczycie sobie, jakie możecie zrobić na nim przykładowe ćwiczenia i jak go rozbudować. Standardowo pokażę Wam wszystko z cenami, jak możemy sobie pokombinować tak, żeby jeszcze bardziej rozbudowywać ten zestaw. I po złożeniu będzie to miało na podłodze 1 metr kwadratowy, także nie będzie zajmować miejsca, idealna rzecz dla kogoś, kto mieszka w małym mieszkaniu, ma mało miejsca do ćwiczeń, a chce sobie poćwiczyć. Będzie to zestaw dla osób, które chcą sobie poćwiczyć rekreacyjnie w domu, ale będzie można na nim spokojnie przetrenować całe ciało i przy użyciu paru moich pomysłów będziecie mogli sobie to rozbudowywać, a cały czas po złożeniu będzie zajmować 1 metr kwadratowy. Także zaczynamy, zaraz sobie wszystko zobaczycie. Baza tego zestawu to 3 rzeczy. Zestaw drabinka plus poręcz 2 w jednym. Zestaw gum oporowych i składana ławeczka. To będzie nasz zestaw wyjściowy, który będzie po złożeniu miał mniej niż metr kwadratowy. Zresztą możecie sobie zobaczyć. Tutaj jest 60 cm na 78 cm. I użycie tych trzech elementów pozwoli nam wykonać bardzo dużo różnych ćwiczeń. Bo zaczynając od tego, że mamy poręcze do dipów, mamy drążek, mamy drabinki, mamy gumy. Gumy plus drabinki powodują, że możemy sobie zrobić taki jakby wyciąg dzięki temu, że szczeble drabinki są na różnych wysokościach. Mamy dodatkowe ćwiczenia na wyciągu, a jeszcze dodatkowo jak dołożymy do tego ławkę treningową, która jest składana, to mamy kolejne ćwiczenia z gumami czy bez gum, a potem będziemy sobie mogli to rozbudować na przykład o gryf czy o hantle i pokażę Wam, jak to sobie rozbudować o gryf. Wróćmy do naszego podstawowego zestawu. Cały taki zestaw, czyli to, co tu widzicie, ławeczka, drabinka, poręcz 2 w jednym i gumy, to jest 985 zł. Oczywiście, jeśli użyjecie kodu zniżkowego Zrzuć Brzuch, tutaj Wam zaraz pokażę, jakie są ceny poszczególnych elementów. Zestaw, który moim zdaniem jest w bardzo fajnej cenie, właśnie drabinka i ta poręcz kosztuje 555 zł. Gumy 4 wzmacniane to jest 170 zł i ławeczka kosztuje 260 zł, więc taki zestaw na start, który pomieści się w domu, w małym mieszkaniu, gdzieś w pomieszczeniu takim, gdzie macie mało miejsca do ćwiczeń po złożeniu, kosztuje poniżej 1000 zł. Jedyne, co trzeba wiedzieć, no to trzeba będzie to przytwierdzić do ściany, bo ta drabinka jest zamontowana do ściany. Jak taką drabinkę się montuje, zobaczycie sobie u mnie na kanale, link będzie w opisie filmu, też się wyświetli tam u góry. I tyle, bo ławeczkę możemy składać, resztę gumy możemy zawiesić tutaj, a jeżeli przechodzimy w pomieszczeniu, to damy sobie poręcz na najwyższy poziom i też nam nie przeszkadza w funkcjonowaniu, więc całość po złożeniu zajmuje mniej niż metr kwadratowy. Ale o tym na razie dość, teraz Wam pokażę przykładowo, jakie możemy wykonywać ćwiczenia i jak to wygląda w praktyce. Odnośnie drabinek i odnośnie tych poręczy do dipów, też był osobny film, ale Wam pokażę na początku, jakie możemy wykonywać ćwiczenia. Jeżeli po całym materiale będziecie chcieli przykładowy trening taki z zestawem, zresztą nagram może shortsy jakieś, to Wam pokażę. Ale na razie ławeczkę dajemy na bok. Od razu Wam pokazuję, że ta ławeczka, ona ma wytrzymałość chyba 250 kg, więc bez problemu możemy na niej ćwiczyć. I jeżeli będziemy chcieli na niej ćwiczyć, to składamy ją sobie dosłownie w minutę, bo wkręcamy sobie tutaj taki bolec i dokręcamy tutaj. To jest bardzo fajna ławka w niskiej cenie i jej dużym plusem jest właśnie to, że jest składana, ale nią będziemy się za chwilę zajmować. Mamy pierwszą rzecz gotową do treningu, na razie idzie na bok. Poręcz, jak widzicie, jest zdejmowana, więc mogę sobie w każdej chwili korzystać ze szczebli drabinki, albo mogę sobie na różnym poziomie zakładać tą poręcz. Ona jest z jednej strony jest drążkiem, macie różne chwyty do podciągania, więc możecie sobie w różnych wariantach się podciągać, tak jak jest tutaj pokazane. I tą drabinkę też możecie powiesić wyżej, jak ktoś jest wyższy, więc nie musi wcale wisieć na takiej wysokości, jeżeli jesteście wyżsi i macie na tyle przestrzeni, wieszacie sobie to do góry. I ona jest zarówno drążkiem, jak i poręczami, ale też możemy na przykład robić na nim na przykład podciąganie australijskie,
Możemy robić coś na kształt trudniejszych pompek. Czyli sobie robimy na przykład w ten sposób ze skosem. Więc możliwości jest dosyć sporo, które nam dają już same te poręcze. Jeżeli ktoś na przykład nie umie się podciągać, takie podciąganie australijskie jest bardzo dobrym ćwiczeniem, żeby nauczyć się podciągać. Także to, że to jest na różnych poziomach, już nam daje dodatkowe ćwiczenia. Dodatkowe możliwości różnych chwytów, też kolejne partie mięśni pracują. I jeżeli chcemy, zmienia nam się to w poręcz do dipu i robimy sobie dipy. Także mamy pierwsze ćwiczenia, można powiedzieć nawet, że wielostawowe, bo podciąganie na drążku, pompki czy dipy to są ćwiczenia wielostawowe, więc takie cięższe. Dodatkowo możemy ćwiczyć na przykład z obciążeniem. Ja tą poręcz do dipów testowałem z obciążeniem plus 40, plus 50 kg i nic się nie dzieje, więc spokojnie można na tym ćwiczyć na dużych obciążeniach. Fajne, jak ktoś na przykład mieszka w bloku i chce zacząć ćwiczyć kalistenikę, bo taka drabinka to jest fajny wyjściowy właśnie sprzęt do ćwiczenia, nawet jeśli chodzi o muscle upy, pod podciąganie, pod dipy, pod fronta. Więc mamy w jednym urządzeniu poręcz do dipów, do podciągań, możemy sobie generować same ćwiczenia. Tak naprawdę na takim drążku i takich poręczach już można zrobić sobie prosty trening kalisteniczny, gdzie przepracujemy tak naprawdę klatkę piersiową, biceps, triceps. Tylko będziemy musieli zrobić sobie dodatkowe ćwiczenia na nogi, bo zarówno podciąganie, jak i dipy, czy jak Wam pokazywałem podciąganie australijskie, to są ćwiczenia też, przy których pracuje większość mięśni w naszym ciele, więc bardzo fajny zestaw na start, a to sam ten zestaw, jakby ktoś chciał, kosztuje 555 zł, ale możemy dodatkowo to wzbogacić właśnie o gumy oporowe i dzięki temu, że sobie możemy gumy zaplatać gdzie chcemy, bo tak naprawdę mamy 8 szczebli, to na przykład, jeżeli sobie damy tutaj, to możemy sobie siąść i mamy ćwiczenia na plecy, tak jak Wam pokazywałem. Więc już dodatkowo mamy różne poziomy wyciągu. I jak mamy zestaw czterech gum, to mamy też różne stopnie naciągu, więc możemy sobie zwiększać siłę, zwiększać ciężar ćwiczeń, bo możemy sobie też na przykład tutaj zrobić na przykład face pull. Oczywiście jak ktoś chce sobie zrobić izolowane łapy, to możemy sobie zrobić na przykład z gumą. Więc gumę oporową dodatkowo ze szczeblami możemy sobie wykorzystać w różny sposób, bo tak naprawdę na każdym szczeblu jak sobie zamontujemy, to mamy inne ćwiczenia. Możemy sobie robić na biceps, możemy sobie robić trudniejsze ćwiczenia. Na plecy, możemy sobie robić ćwiczenia na barki. Takie treningi z gumami są u mnie na kanale. W każdym razie chciałem Wam pokazać, że jak mamy już bazę w postaci drążka, poręczy do dipów, to możemy sobie robić ćwiczenia wielostawowe, które sobie wspomagamy ćwiczeniami na przykład akcesoryjnymi z gumami, czy też cięższymi ćwiczeniami z gumami grubszymi i możemy sobie tak naprawdę budować całe treningi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zrobić trening z podciągań, potem sobie zrobić dodatkowo na przykład ściąganie gumy poziomo, wiosłowanie, możemy sobie zrobić ćwiczenia na biceps, na klatkę, na każdym innym szczeblu możemy sobie stawać nogi i robić w różnej płaszczyźnie klatkę piersiową, więc tak naprawdę możliwości już takiej drabinki z gumami dają nam możliwość robienia pełnych treningów, a ten sprzęt nic nie zajmuje, bo poręcz sobie dajemy tutaj u góry, gumy przywieszamy na szczeblach i możemy robić treningi w naszej mini domowej siłowni. A nie każdy chce też od razu ćwiczyć z dużymi ciężarami, nie każdy chce robić jakieś maksy. Można też robić formę, sylwetkę z gumami oporowymi i z drążkiem. Sami widzieliście, jak ktoś się interesuje, że ćwiczenia kalisteniczne robią też kolesie formę, a nie używają w ogóle obciążeń, więc
Na samych gumach mogę się zgodzić, że trzeba mieć bardzo dobrze dopiętą dietę i dobrą technikę, żeby robić jakieś fajne formy, w sensie masy mięśniowe, ale jak już mamy w połączeniu z ćwiczeniami właśnie takimi jak podciąganie, jak dipy, jak pompki, jak podciąganie australijskie do tego gumy, to już można naprawdę robić fajne treningi i fajne efekty osiągać w domu. Dodatkowo możecie sobie do pasa dopinać obciążenia i też możecie sobie robić jeszcze cięższe treningi. Więc mamy drabinki i mamy gumy oporowe. To jest właśnie taki fajny, jedna z części tego zestawu. Ja do tego jeszcze bym dołożył tego podstawowego zestawu składaną ławkę. Jak się składa i rozkłada, możecie zobaczyć. Tutaj po prostu wykręcamy ten kobal i w momencie mamy złożoną ławkę. Więc spokojnie sobie możemy po skończonym treningu złożyć i postawić tutaj, tak żeby to nie zajmowało dużo miejsca, nie przeszkadzało, jeżeli macie mało miejsca w pomieszczeniu. Naszą ławkę sobie złożymy na szybko i chcę Wam właśnie pokazać też, jak dodatkowo można sobie ćwiczyć jeszcze z wykorzystaniem właśnie tego zestawu. I do tego dokładamy sobie jeszcze właśnie ławkę. A docelowo będziemy mogli sobie rozbudować ten zestaw, ale załóżmy, że ktoś chce właśnie taki do 1000 zł, który będzie zajmował niecały metr kwadratowy na podłodze i będzie na tyle uniwersalny, że będziemy mogli, bo nie każdy też lubi się podciągać na drążku, nie wszyscy na początku są w stanie wykonywać to ćwiczenie, a ten zestaw pozwoli Wam tak jakby się powoli rozbudować inne partie mięśniowe i nauczyć się, powiedzmy, podciągać czy zaprzyjaźnić się z kalisteniką czy z innymi tego typu ćwiczeniami. Ale wracając, jeżeli mamy ławeczkę, to możemy sobie właśnie dzięki temu robić kolejne ćwiczenia z naszymi tak jakby wyciągami gumowymi, dzięki temu, że właśnie ławeczka daje dodatkowe możliwości ćwiczeń. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Dzięki temu, że ławeczka właśnie ma regulowane poziomy, to możemy sobie zaczynać na przykład od podstawowych ćwiczeń i właśnie traktować ją jak wyciąg, jak siedzisko do wyciągu, wtedy sobie wstajemy do wyciągu, a możemy też w różnych płaszczyznach na przykład robić coś na kształt wiosłowań. Czy nawet coś a la rozpiętki. Więc jak widzicie, ławka składana daje nam sporo dodatkowych możliwości treningowych, a nie zajmuje sporo miejsca. Odnośnie treningu, jakie możecie wykonywać jeszcze ćwiczenia z gumami i z ławeczką, to też Wam będziecie mieli podlinkowane wszystko, bo robiłem już zarówno treningi na przykład na nogi z gumami, treningi z ławką i z gumami, więc wszystko jest podlinkowane, a zrobimy sobie może kiedyś też trening o tym zestawie, ale lecimy dalej. Mamy nasz podstawowy zestaw, czyli poręcze, ławkę składaną, zestaw gum. Jeżeli chcecie, zrobił przykładowy trening z tym zestawem, na przykład na całe ciało, łącznie z nogami, piszcie w komentarzach, nagram taki trening, chociaż też przypuszczam, że nagram na shortsa. Pytanie jest takie, bo z założenia w tym filmie miał być zestaw, który ma bardzo mało miejsca dla kogoś, kto ma mało przestrzeni. To jest zestaw wyjściowy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z czasem sobie rozbudować ten zestaw o kolejne elementy. I w sumie wymyśliłem coś takiego, co pozwoli nam dodatkowe ćwiczenia robić i też dzięki temu będziemy mogli sobie robić trening z ciężarami. Tylko uważajcie, bo to jest nie do końca, powiedzmy, no ja sobie to tak zastosuję, ale nie będzie to na jakieś duże ciężary.
Chociaż ta poręcz do dipów ma wytrzymałość, możemy jej sobie użyć jako stojaków pod sztangę. Już Wam to pokazuję, o co chodzi. Jeżeli mamy ten zestaw za 1000 zł i stwierdzamy, że chcemy go sobie rozbudować, to możemy sobie dokupić do niego gryf. Gryf i obciążenia bitumiczne. Wtedy to będzie rozbudowa małym kosztem, a już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Gryf po skończonym treningu możecie sobie postawić tutaj, dalej to zajmuje metr kwadratowy. Obciążenia sobie chowacie tam, wiadomo, że tych obciążeń nie będzie nie wiadomo ile, ale jak ktoś chce sobie pomachać sztangą, to będzie mógł sobie pomachać. I tutaj to nam może pełnić rolę stojaka pod obciążenia, z tym, że u mnie inaczej się nie dało zamontować tej drabinki i tutaj jest komin, więc ja sobie tutaj nie założę obciążenia, ale Wy, jeżeli będziecie mieć wolną ścianę, to bez problemu sobie założycie obciążenia i co wtedy? Wtedy kładę się tutaj i wyciskam sobie na klatę, a potem sobie odkładam tutaj na naszą poręcz do dipów, która przy okazji jest też stojakiem pod sztangę. Genialne w swojej prostocie, prawda? Tylko tak jak mówiłem, to jest mój patent i trzeba przy tym troszkę uważać, żeby sobie równo sztangę odkładać, ale jest to spokojnie wykonalne i moim zdaniem jakieś 80 kg na pewno tu można sobie dawać na ten gryf. A druga sprawa jest taka, że jak nie będziecie mieć komina, tak jak ja tutaj mam, to sobie będziecie mogli zakładać już też tutaj, więc Wam nie spadnie na Was ta sztanga. Więc tak naprawdę fajne rozwiązanie, żeby małym kosztem sobie to rozbudować, bo dokładacie do tego zestawu, to jest gryf jakiś tam 170 cm. On kosztuje chyba około 170 zł do tego obciążenia i już macie kolejną rozbudowę tego zestawu, bo możecie sobie robić ćwiczenia. No i dodatkowo też jak mamy gryf, mamy ławeczkę, to możemy sobie robić też inne ćwiczenia. Możemy robić ćwiczenia na stojąco, możemy robić nawet coś na kształt martwych ciągów czy przysiadów ze sztangą. Także tutaj możemy to rozbudować dodatkowo o gryf. Jeżeli sobie chcecie rozbudować to jeszcze dodatkowo o obciążenia bitumiczne, to na początek proponuję 2 talerze 10, 2 talerze 5. I mamy zestaw taki, żeby sobie też ćwiczyć już z ciężarami. Możecie sobie zrobić biceps spokojnie z takim ciężarem, triceps. Możecie sobie robić ćwiczenia na klatę. Wiadomo, że to będzie trochę mało obciążenia. Ale żeby sobie urozmaicić trening, to i owszem. Bo też to trzeba rozgraniczyć, czy mówimy o osobie, która ćwiczy sobie typowo już pod klatę, pod duże ciężary. A jest też bardzo dużo osób, które chcą sobie poćwiczyć rekreacyjnie. Bawią się tym, chcą jakieś proste treningi, mają mało miejsca, chcą sobie poćwiczyć 2 razy w tygodniu rekreacyjnie, a z drugiej strony chcą, żeby ten trening był ciekawy, bo też wiele osób nudzą treningi z gumami oporowymi. Więc z takim zestawem możecie już sobie rozbudować trening i tak naprawdę robić każdego dnia inny trening i możecie sobie to modyfikować. Te treningi będą rozbudowane, ciekawe, zresztą jak chcecie takie treningi, to piszcie do mnie, jeżeli by ktoś chciał, żebym mu ułożył taki trening pod taki zestaw, to też piszcie na priv. Lecimy dalej. I ostatnia sprawa, jak możemy sobie rozbudować jeszcze taki zestaw tanim kosztem. Możemy sobie do tego dołożyć hantle bitumiczne. Dlaczego bitumiczne? Ja uważam, że do treningów takich właśnie w domu, dla osób, które nie chcą ćwiczyć dużych ciężarów, tak jak ja na przykład i ode mnie wszyscy koledzy z YouTube'a, pozdrawiam ekipę sportowych YouTuberów, tacy zapaleńców, czy każde osoby, które ćwiczą pod duże ciężary, to obciążenia bitumiczne w zupełności wystarczą w domu. Też mam hantle, część z tych hantli ma po 7-8 lat. Ostatnio Wam robiłem materiał o obciążeniach bitumicznych z Hop Sportu. Moim zdaniem to jest jeden z ciekawszych produktów na rynku, jeśli chodzi o obciążenia bitumiczne. Wiadomo, trzeba trochę na nie uważać, ale o czym Wam chciałem powiedzieć. Dokładamy sobie do tego takie hantle 2 dziesiątki na przykład,
Mamy tutaj jeszcze inne obciążenia, to możemy sobie rozebrać, dokładać sobie do sztangi i z czasem możemy sobie jeszcze dokupować tych obciążeń bitumicznych. Ale jak już mamy dodatkowo w tym zestawie hantle, to tak naprawdę mamy całą mini siłownię, którą po skończonym treningu możemy sobie schować pod ścianę. A właśnie założeniem tego filmu jest mini siłownia, taka mini, która będzie zajmować mało miejsca i szybko się ją posprząta. Taki był cel tego filmu, ma być siłownia, którą się szybko rozkłada, szybko składa, w miarę uniwersalna i powiedzmy w jakimś stosunkowo niskim budżecie. Dodatkowo jeszcze jak chcecie sobie rozbudować na przykład taki zestaw, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jak ktoś nie chce, już wam pokazuję, jak ktoś nie chce iść w obciążenia, a chce sobie też to jakoś urozmaicić, to możemy sobie zamontować do tego taśmy TRX, te, które wam pokazywałem na kanale. Możemy sobie dokupić takie taśmy, one kosztują w zależności od 60 do 70 zł. I dodatkowo zapinamy je sobie tutaj do drążka i możemy sobie robić dodatkowe ćwiczenia z TRX-ami. Też wam pokażę, jak to wygląda, może będą się wyświetlać tu po bokach też przykładowe ćwiczenia, więc to też jest kolejna możliwość rozbudowy. Albo na przykład możemy sobie tutaj montować kółka gimnastyczne, jeżeli wystarczająco wysoko sobie to zamontujemy, więc też jest kolejna możliwość rozbudowy. Całość tego podliczona z podziałem na podstawowy zestaw i po rozbudowie będzie tutaj rozpisana w filmie i będzie wszystko w opisie. I wam jeszcze pokażę teraz, ile to zajmuje miejsca po złożeniu. Skończyłem sobie trening. Składam sobie ławkę. Gryf mamy tu, tu mamy schowane obciążenia. Na 78, czyli po rozbudowie nasz zestaw dalej mieści się w metrze kwadratowym, także plan został wykonany. Mam nadzieję, że wam film się podobał. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli macie jakieś pytania do tego zestawu, chcielibyście, żebym nagrał jakieś treningi, piszcie w komentarzu. Jeżeli macie pytania jakieś odnośnie sprzętu, odnośnie zniżek, też piszcie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że komuś się przyda, kogoś zainspiruje. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, jeśli go nie subskrybujesz, zostaw suba, to motywuje do dalszej pracy. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.